Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny film z naszej serii pod tytułem Rolnik z Małej Wsi. I co na samym wstępie, zostaw łapkę w górę oraz hashtag siano, a ja przypnę Ci serduszko. I ogólnie to stała się awaria, Jezus Maria, bo tu jak widzicie, no czemu bizon stoi przed jakby bramą, przed podwórkiem, a nie na podwórku? No oczywiście mądry ja, nie wymierzyłem, czy header wejdzie, czy się właśnie zmieści na podwórko. I no, jak się możecie spodziewać, się nie mieści. Ale no, na razie nie ma takiego problemu. Szczerze wam powiem, to nawet ma taki polski klimacik, że komuś na takim małym podwórku by się tym bizonem nie chciało zawracać, więc tam, nie wiem, stoi większość wakacji ten bizon jak przed podwórkiem, czy tam obok podwórku na jakimś zjeździe i dopiero po samych żniwach czy coś na to gospodarstwo wraca. Ja widziałem w rzeczywistości takie sytuacje, jak ktoś ma małe podwórko, to widziałem, że czasami do jesieni aż taki bizon tak właśnie stoi przy płocie jak tutaj, więc no jest to dość realne nawet, zdarzają się takie sytuacje. Aczkolwiek no trzeba będzie kupić jakiś wózek i dopiero ten, no bo na zimę trzeba będzie go schować do stodoły, to jest teraz moja perełeczka, trzeba będzie o nią dbać. Muszę tutaj jeszcze zbiornika wysypać tak w ogóle, bo mam całą przyczepę właśnie nakosiłem, a jeszcze w zbiorniku coś tam zostało. Ale mniejsza z tym, dzisiaj nie żniwa, tylko dzisiaj właśnie co będziemy robić. Dzisiaj mam zaplanowane dwie akcje na odcinek. Pierwsza to jechać na szybko przewrócić tą dużą łączkę, ale to tam myślę, że chwila, moment i będzie to zrobione, szczególnie, że jedziemy Belarusem, więc na szybkości. No i tak stwierdziłem, że żeby cały odcinek nie tuć się już w Belarusie, to potuczemy się też w Siuntce. No przed remontem, no bo remont nieubłaganie się zbliża, bo już tam no się lekko zaciera, że tak powiem, ten ciągnik. No to żeby tak jeszcze mu przed remontem dać, żeby tam się wszystko to pozacierało tak prawidłowo. No w sensie, no żartuję oczywiście, ale żeby mu tak jeszcze dowalić, to pojedziemy dzisiaj belować 60-ką. Zapniemy sipmę jak ze starych dobrych czasów. No wiecie, lepiej jak ma coś wyjść, to przed remontem niż po remoncie. A w sipmie to i wałek trzeba używać, i hydrauliki trzeba używać, i no wszystkiego trzeba używać, a przede wszystkim to mózgu, pamiętajcie. Nie wolno wkładać rączek jak sipma chodzi, bo mimo że sipma kręci się powoli, ręce szybko. Dzisiaj mam dziwny humor, ale no dopiero wstałem tak jak mówię i jestem trochę zaspany. Aczkolwiek jak na to, że właśnie dopiero wstałem, to jestem aż dziwnie rozgadany, wam powiem. No chciałem sobie już dzisiaj też odpuścić, jakoś tak ostatnio nie mam tej weny twórczej. Znaczy wenę twórczą mam, ale nie mam siły. Tak mi jest totalnie ciężko wstawać i do tej szkoły i ogólnie. Jakby muszę spać po 10 godzin, bo inaczej się nie wysypiam. Dzisiaj też wróciłem ze szkoły. Jeszcze muszę z powrotem autobusem jeździć, bo koledze samochód się zepsuł, czekałem aż naprawi. A jeździliśmy z nim i teraz trzeba z powrotem jeździć autobusem i powiem wam, że masakra. Na autobus muszę 6:30 już z domu wychodzić, tak mniej więcej. A jak z nim jeździłem, to 7:10, 7:20 to dopiero wstawałem. I niby to te od pół godziny do 50 minut, ale to jest taki przeskok. Powiem wam szczerze, że no masakra. Teraz jak muszę wstawać na ten, znaczy no pierwszy dzień, gdzie się wstawałem, to no... Tak się nic nie chce, a tak szybko potem człowiek taki chodzi już zmęczony. Jakby ja... A właśnie jeszcze, w tamtą stronę to w tamtą stronę, nie? I godzinę 40 dzisiaj jechałem 20 km, co nie? To też... 24, no. To też trzeba to zaznaczyć, że ten autobus bardzo powoli jeździ, no ale teraz zima, to tam rozumiem. Ale powrót o 15:40, gdzie lekcje kończę o 13:00, to jest masakra. W domu jestem koło 17:00, więc no powiem wam, że lekka kraksa, nie? Jakby powiedzieć, że wysysa to z człowieka życie, to jak nic nie powiedzieć. No zresztą możecie zobaczyć po tym, że już jak właśnie teraz jak jeździłem, to było rzadko te przerwy. Na tym YouTubie cały czas się praktycznie tam nagrywało. A jak autobusem jeździłem, to częściej tych odcinków nie było. Aczkolwiek też wczoraj wpadła, nie wczoraj, przedwczoraj jak wy to oglądacie, wpadła nowa seria na kanał. I no, porobiliście takich liczb, to ja dawno na YouTubie nie miałem. Obiecałem wam, że będzie save, jak wbijecie łapki, więc save będzie udostępniony. I większość maszyn tam chyba jest wydana, z tego co wiem. Jedynie co, no to klasa tego MDB nie ma, no i no, ja sobie część modów na serię poprzerabiałem tam po swojemu. Ale myślę, że i tak nie będzie źle. No, rozkminię dla was na weekend właśnie ten modpack. Znaczy modpack,
Save'a, nie modpack. Chociaż zobaczę, może tam te mody podlinkuję. Większość chyba jest z modhuba, to tych z modhuba nie będę podlinkowywał. Tylko te takie, wiecie, te takie. Typu ten Lance Bulldog łamany na Ursusa, co nie? Ale to się wszystko okaże. No, stwierdziłem, że wyszła ta zielonka. Jedna z polskich mapek. Pierwszych i pewnie ostatnich do farminga. Chociaż no może nie, może jak zobaczę, że sprzedaż poszła. Jak to zielonkę wydali, to może będą robić częściej jakieś polskie mapeczki. Ale no... miałem nie robić tej... Znaczy na początku miałem robić, potem zobaczyłem, że wszyscy się zrzucili na tą mapę i miałem nie robić. Ale potem stwierdziłem, że jak już kupiłem ten dodatek, to zrobimy to serię. Oczywiście sobie troszkę mapkę poprzerabiałem. Jak widzieliście na odcinku, kto nie oglądał, to zapraszam. Musiałem się napić, bo suszy japa zawsze jak wstanę. Bo jak spałem i wstanę, to tak mnie suszy. Ale no... jak nie widzieliście odcinka, to zapraszam do zobaczenia. No to tam sobie je delikatnie zedytowałem, pododawałem sobie drzew i tak dalej. Jakichś krzaków, nie krzaków i dalej będę je edytował. Jakby tam mam zamysł na tę serię, że tam się może coś zmieniać między odcinkami. Bo nie siedziałem jakoś długo, żeby je przygotować. Mody miałem poprzerobiane wcześniej, bo już planowałem taką serię, tylko czekałem właśnie na tą zielonkę. A potem się trochę z rytmu wybiłem. Też czekałem, aż mi pieniądze przyjdą, żeby właśnie sobie te DLC kupić. No, a potem czekałem, bo miał być wcześniej już odcinek, ale... Chciałem sobie taki, no, ostatni guzik dopiąć, tak żeby to taki fajny klimacik był. No i tak samo jak z tym, że samochód będę miał w ostatnim momencie, podjąłem decyzję i szczerze to fajny klimat zrobiło na tamtej serii. Ale to zobaczycie, odcinki będą dość rzadko z ojcowizny, bo chcę tą ojcowiznę prowadzić tak perfekto, że tak powiem. To ten smok to taki był, wiecie, to tak jak ta emotka, nie? Bo zapomniałem, że kamerki nie. Ale no, tak perfekto trzeba to prowadzić tamtą serię. Nie chcę po prostu robić masówki. Jakby mam już te dwie serie, a tamto chciałbym troszkę inaczej robić, więc no. Ale tak, pisałem do Ziutka, mieliście dzisiaj mieć sąsiadów, ale nie odpisał mi. No w sumie to się nie ma co dziwić, jak piszę do niego o takich godzinach. O, coś przylokowało. Ktoś ostatnio pisał mi, że kompo pora zmienić. Powiem wam, że no coś się zaczyna dziać z nim. Nie chcę formatować, boję się, że ramy mogą się kończyć. No bo tak, no to on kiedyś nie lagował. A formaty też tam pomagają, ale na krótko. No nie wiem, będę musiał rozkminić. No nie chcę znowu formatować go, dlatego że boję się, że się skończy jak ostatnio. A mam jednak dużo tych swoich programów, czy nawet no modów jakichś tam poprzerabianych i tak dalej. Niby można sobie backupy porobić, ale wiecie, to zawsze człowiek jak robi to tak na szybko, to o wszystkim nie spamięta, a później się przypomni, że o kurde, to nie spakowałem tego, albo nie spakowałem tego. I trzeba szukać, albo tam robić od nowa. Dlatego na razie tam nie ruszam tego kompa. Chociaż ostatnio wam powiem, że się denerwuję, bo coraz częściej blue screeny mi wywalę. Jak kiedyś nie miałem nigdy przez, nie wiem, 2-3 lata blue screena, to teraz tak w tygodniu z dwa mi wyskoczą. No i boję się, że się zaczyna. Ale no, się zobaczy wszystko. Aczkolwiek co, zaczyna się grudzień pomału. Wystawienie ocen u mnie. I teraz pewnie dużo osób pomyśli, że aktywność spadnie. Aktywność nie spadnie, tylko będziecie mieli więcej takich odcinków nijakich troszkę. W sensie nijakich, takich bardziej, wiesz, bez jakiegoś wymyślania i tak dalej. Typu tak jak dzisiaj, no to jest taki dość prosty odcinek. No ale to właśnie, no ja się muszę też wysłać do szkoły na jutro i tak dalej. Pewnie zaraz jak skończę to nagrywać, puszczę do renderowania, zrobię na szybką miniaturkę i kładę się spać. Bo jeszcze no nie wiem, czy to do szkoły idę, ale położyć się zawsze można. Może się i przejdę, zobaczę, wszystko się okaże w preniu. Co jeszcze? No chyba by było z takich ciekawostek to tyle. Aczkolwiek, no, też duże nadzieje z tym, że w sobotę... Teraz miałem taki weekend chillu jakby. W sensie, no, w tamtym tygodniu się wziąłem za nagrywanie i tak dalej. A w tym tygodniu chciałem sobie zrobić taki cheat day.
w sobotę, więc tam gdzieś ze znajomymi wyszedłem, wypiliśmy sobie w końcu Andrzejki, nie, co to było? No, to Andrzejki chyba, tak? No, coś tam było za ten... czy ostatni? Nie, no nie powiem, ja się tam nie znam na tym. Ale coś tam sobie wypiliśmy i w ogóle, więc... tego... na te odcinki też tak się nie skupiałem. Tylko sobie tą ojcowiznę w dzień zmontowałem. Ten wstęp. Ogólnie, no, popłynąłem troszeczkę z tym wstępem. Ale myślę, że to tak trochę inaczej. Miałem też trochę inny pomysł, ale no tam... troszkę jednak wyszło inaczej. Ale myślę, że i tak nie, ten wstęp był dość fajny. No, watch time na tamtym filmie jest dość spory, fajny. Subskryberów też mi chyba już z ponad 100 przybyło od tamtego odcinka. Czekaj, to uda mi się to przyczepę odpiąć? Uda. Wcześniej rzębolca nie mógł wyciągnąć, ale teraz już się poluzowało. No, jestem ciekawy, czy siątka do Steamorada. Kiedyś mi przecież tylko tym się prasowało. No, aczkolwiek ostatnio coś siątka, wam powiem, tutaj nie domaga. Z to przyczepu to myślałem, że nie dociągnę. No, się chyba powoli silnik kończy. I będzie drugi szrot do remontu. Aczkolwiek się remontuje, jakby mamy siły, mamy moc. Dwie 60 w jedną noc. Nie no, tutaj to wiecie, tutaj to szybki remoncik, bo tutaj wizualka wszystko porobiane, tylko ją rozpołowić. Chociaż nawet chyba nie musiałbym rozpoławiać, no bo to do sprzęgła bardziej rozpoławianie. Ciekawe, co tam się stało, no. Dobra. Kurde, teraz trzeba wałek włączyć do podniesienia. Okej. Często właśnie się łapię na tym, że nie wiem, czy jest opuszczony podbierak, czy podniesiony. A tu jeszcze jakaś belka jest. I ja w szoku. Tam pewnie za dużo nie będziemy mieli. Tych belek ze 3. Może. Może 4. Też pograbię sobie pewnie to siano poza odcinkiem, albo też będzie jakiś odcinek łączony z inną akcją. Ciekawszą, zobaczymy. No ale... Siuntka na wykończeniu. Trzeba ten... No nie wiem, może tą jedną sprzedam. Tylko też oczywiście najpierw wyremontuję. Może tą jedną siątkę sprzedam, a tą drugą zostawię. I może będę szukał jakiegoś kolejnego nabytku. Szczerze zastanawiam się teraz nad Ursusem. Chciałbym Ursusa. Lub jeżeli nie Ursusa, to akurat na tej serii mi byś z nowych pasował. Tak jak na pierwszej ojcowiźnie jakiś New Holland. Tylko że jest starszy, jakaś TL-ka czy coś. Myślę, że w miarę by tu się zgrał z tymi maszynami, co mam. No ale to... Jak będziemy szukać, to będziecie wy na pewno mieli jakąś tam decyzję. Ale tutaj można w miarę szybko lecieć po tym... Po tej słomie, bo to tutaj... małe te pokusiki są. No jakoś nie udało mi się w tym roku z tą słomą. W sensie z tą słomą, z tym zbożem. Nie mój rok, mam nadzieję, że kukurydza będzie lepsza. W ogóle to ja w kukurydzy to dawno, żem nie był. Czekaj, to tutaj. No jo, zablokuje się ta belka i teraz rać. Czekaj, to no. Muszę niestety tam ją wyciągnąć. No, dobra. Trzeba popchać. No to, tak jak mówiłem, to niebezpieczne jest, no ale co innego zrobię. Jak ona się zablokuje, to muszę jakoś się tam delikatnie, no oczywiście uważam, rąk nie wsadzam tam w te pracujące tryby. Aczkolwiek to tak szczerze powiem, że w realu słyszałem historię, nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Bardzo możliwe, ale nie jestem pewien, bo to tak zwane legendy miejskie. O tym, że w takiej wiosce obok mnie, tam kolega stamtąd się ze mną uczył, było dwóch braci. No i właśnie coś tam pojechali prasować siano. Ono jest tak zwane za rzeką jest, czyli to takie są tereny Narwi i w ogóle tamte parki narodowe czy coś tam jest. No, można kosić, ale tam jest pod ochroną, nie? Jakieś ptaszki czy nie ptaszki tam się składa. No i że pojechał jeden brat belować właśnie za tą tak zwaną rzekę, a drugi stał w domu i że mu tą rękę, no nie wiem, czy mogę to na YouTubie mówić, ale no sip mi się mu jego ręka spodobała, kurde, przepcham to, i wsadził tą rękę, no i nie miał ręki, jak możecie się spodziewać po tej sytuacji. No i jeździł później prasować drugi brat,
I chyba rok czy dwa lata później była ta sama sytuacja, że teraz drugiemu tą rękę pożarło. No i tak ludzie się jednak muszą na swoich błędach nauczyć. I to tutaj w rodzinie, co nie? Tragedia taka wielka, a i tak dalej. No a dalej to się zdarzyło, co nie? Trzemać, co się... Trzeba to sipem sprzedać, no podpalić dziadostwo głupie. Masakra, masakra. Żebym miał pieniądze, to bym wszystkie te stare graty wymienił, bo już mnie denerwować zaczynają. Ustanie tabelka i co? I co, co ja mam zrobić, no? A to jest chyba jakiś immersive pack do tego farminga, bo w realu też tabelka tak staje. Aczkolwiek, no nie... Chociaż raz widziałem jak każda, nie? Tylko to nie w sipie akurat. Facet koło mnie belował. Miał chyba łańcuchową, te... no łańcuchówkę miał. Czekaj. No, to chyba mniejsza, tak szczerze. Ale chyba w łańcuchówce to najczęściej staje. No i belowo obok, nie? I ja zdążyłem zgrabić. Znaczy ja zdążyłem zgrabić, ojciec belować, czyli musieliśmy przepiąć ciągnik, bo kiedyś siedzieliśmy jednym i wiecie, zamieniało się zgrabiarkę z tym. Ja zdążyłem zgrabić, ojciec zbelować, czyli jeszcze pomiędzy było przepinanie gratów, podpinanie belarki i tak dalej. A ten facet z boku jeszcze prasował, nie? A miał dokładnie taką samą łąkę jak ja, tam może... Nie wiem, kawałeczek większą, co nie? Ale co Bela, to wychodził i co Bela, to siedział przy tej belarce z chwilę, zanim to Bela spadła. No ale to tragikomicznie wyglądało. Nie zazdroszczę, akurat. Fakt, że to też jakaś stara belarka była. Znaczy no, ja też mam tam starą tą belarkę. Ale jakoś tak u nas się nie zdarza. Może fakt, że siuntka takiego zbicia nie ma. I dlatego te bele się zatrzymują, aczkolwiek... Ciężko mi powiedzieć, tak szczerze. Czy to od tego? Tak, kluję tu bele dzisiaj, o. To może tak z większego rozmachu, o i wypadło. Po prostu trzeba ze wstecznego od razu dwóje zapinać i do przodu i wtedy wypada. Aczkolwiek no, czasami za to, że jako u nas tak zwaną właśnie to się takie cyrki dzieją. Jak człowiek jest na łąkach, to się może uśmiać. Jak chłop pod most perzy 30 z dwoma przyczepami i podjeżdża, zanim już się kolejkę robi, bo oczywiście się perzył i nie dał rady. I stoją, przepinają, zawsze kombinują. Zdarcie mordy zawsze jest, w sensie... ja mam łąki dość daleko od tego mostu, a i tak czasami słychać, co tam się dzieje na tym moście. Śmiesznie, albo jak się z rana jeździ, to nam się raz zdarzyło, w sensie mi. Jechałem, nie wiem, coś tam jechałem robić, przewracać. No, a nie, no to z rano bym nie chciał przewracać, kosić chyba trawę. I była taka sytuacja, że sobie jadę i jakiś samochód stoi na moście, nie? To taka romantyczna chwila, że tak powiem, była, co nie? Ale ja już na tym moście byłem, no to co, nie będę cofał w tył, co nie? Muszę jakoś przejechać. No i poczekałem, aż się ubiorą. I dopiero przyjechałem. Śmiesznie za rzeką jest. U nas tam się cyrki dzieją. Albo jakby są takie obok siebie trzy drogi wyjeżdżone. Trzy czy cztery nawet. Jedna jest taka giga piaskowa, druga jest piaskowa, trzecia już jest trochę mniej piaskowa, czwarta jest taka trawą zarośnięta, jest taka w miarę, że się samochodem da przejechać. I każdy, kto jest tutaj z okolic naszych, wie, że pierwsza droga i druga się samochodem nie jedzie, bo tam ciągnikiem ściąga, jest ciężko czasami, jak z jakimiś przyczepami czy coś, co nie? A przyjeżdża dużo ludzi spoza naszych rejonów, bo tam właśnie te tereny, że ryby sobie łowią czy coś. No i zawsze, przynajmniej raz w roku, ale to tak przynajmniej, trzeba kogoś tam pomagać wyciągać, albo się widzi, jak kogoś tam wyciągają, nie? W tym roku tu, nie wiem, 2-3 razy widziałem. Raz nas wyciągali, w sensie nas, kolegę, ale akurat to trochę tak wyszło inaczej wtedy. Się założyliśmy, że przejedzie, że nie przejedzie, a on był pewny, że przejedzie. I no, jak się możecie domyślić, nie przyjechał, Boże, byś belkę wciągnął do środka. I musieliśmy szukać potem, żeby nas wyciągnęli.
Najlepsze było to, że my się zakopaliśmy w jednym miejscu, a za nami jakiś typ chciał przejechać, myślał, że my przyjechaliśmy, bo jeszcze nie zobaczył, że ustaliśmy i też się wwalił i najpierw nas powyciągali, a potem tego typa. Dobra, o to. I zbelowane, no co, lecimy sobie na gospodarstwo. I patrz, ta siuntka nie wypluła silnika, korba nie poszła bokiem. Ja to w szoku. Dobra, no macie moje 20 minut gadaniny głupot, ale co, widzimy się w następnym odcineczku już jutro o 20 w TVN24. Nie no, żartuję, widzimy się na YouTubie, na kanale Pan Bartosz i no, to nie telewizja, to kanał. Więc do tego zostawcie subskrybera, łapeczkę w górę i hashtag siuntka, żeby siuntka się nam nie zatarła do końca żniw. Siema!